Podobno dzban został wybrany młodzieżowym słowem 2018 roku. Fantastycznie, gratuluję, ale mnie trapi dzisiaj coś innego. Jak ukraść dzban, żeby karczmarka nie zauważyła? To jest dopiero ważny problem społeczny. Jak okradać ludzi? Jak okradać sklepy? Jak mordować? Tak, żeby nikt się nie połapał, że to ma jakiś związek z nami. Witam was w poradniku praktycznym, pozwólcie, że skradnę wam kilka minut. Zacznijmy od najcięższego kalibru. Jak zabić w grze kogoś w taki sposób, aby nie stracić w oczach innych i nie musieć borykać się z olbrzymią grzywną lub koniecznością odsiadki? Tu metod działania jest naprawdę sporo, a część z nich bazuje oczywiście na niedoskonałych systemach gier. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych form mordowania po cichu jest klasyczne już dzisiaj odwrócone kieszonkostwo. Reverse pickpocketing to technika, która swe niechlubne początki ma między innymi w pierwszych dwóch odsłonach Fallouta, a polega na prostym założeniu. Korzystając z obecnego w wielu RPGach systemu kradzieży kieszonkowej, nie zabieramy komuś przedmiotów, lecz je podkładamy. W poszczególnych częściach Fallouta można było podłożyć innej osobie na przykład aktywowany ładunek wybuchowy, by szybko się jej pozbyć. W późniejszych Falloutach Bethesda uczyniła z tego pełnoprawną mechanikę. W czwórce istnieje nawet perk, który pozwala umieścić w czyjejś kieszeni odbezpieczony granat. Podkładanie komuś przedmiotów jest obecne w bardzo wielu innych tytułach, oczywiście w grach Bethesdy też, na przykład w Skyrimie, gdzie da się wykorzystać ją do zamordowania innej postaci w sposób zupełnie pozbawiony podejrzeń, że mieliśmy z tym jakiś związek. Otóż, kiedy wejdziemy w posiadanie mikstury z trucizną Furii, co nie jest jakoś szczególnie trudne, możemy podłożyć taką miksturę praktycznie każdej postaci, nawet w biały dzień pośrodku miasta, o ile oczywiście odblokujemy stosowny perk z zakładki kradzieży. Nawiasem dodam, że są zaklęcia, które mają podobne działanie i też da się ich użyć bezkarnie. Oczywiście, takie wątki pojawiały się nie tylko w RPGach, już w drugim Assassin's Creed występowały zatrute ostrza o podobnym działaniu. Tak czy inaczej, morderstwo w biały dzień dla wprawnego asasyna to nic trudnego. Jednym z najbardziej stresujących momentów w przestępczym życiu w grach jest każda próba kradzieży kieszonkowej. W przeciągu ułamku sekundy całe miasto postaci niezależnych może obrócić się przeciwko nam. W bardziej RPGowych tytułach, takich jak Kingdom Come, kradzież na początku jest wybitnie trudna i stresująca. Jak rozwinąć umiejętność pickpocket, skoro na początku jest to tak trudne? Trzeba zyskać wszelką możliwą przewagę. Jako gracz bardzo często gramy nieczysto i przed taką czynnością save'ujemy grę, a na wypadek problemów powtarzamy czynność po quick loadzie. W Kingdom Come nie jest to możliwe aż w takim stopniu, ale tutaj mamy inny prosty trik. Otóż najłatwiej jest okradać ludzi, kiedy śpią. Postacie noszą w swoich piżamach wiele rzeczy, więc kiedy zakradniemy się do ich domostw w nocy, możemy poćwiczyć na nich złodziejskie zdolności bez większego ryzyka, a przy okazji zdobyć klucze do pobliskiego kufra. W innych grach można znaleźć podobne patenty, to znaczy staramy się sprawić, żeby postać niezależna była zajęta czymś innym, kiedy my próbujemy ją podejść. Tak to działa chociażby w Divinity Original Sin 2, gdzie sterujemy kilkoma postaciami jednocześnie i możemy wykorzystać to do tego, żeby jeden bohater zagadał cel, podczas gdy my czyścimy jego kieszenie. Skyrim, jak to Skyrim, ma jeszcze innego rodzaju potknięcie czy niedopatrzenie techniczne. Otóż korzystając ze wspomnianej wcześniej metody podkładania NPC-tom przedmiotów, możemy aktywować na nich miksturę paralizującą. W trakcie trwania trucizny, co prawda nie da się okradać postaci, ale kiedy przychodzi ten moment, kiedy postać budzi się i zaczyna wracać do życia, możemy szybko zajrzeć do jej kieszeni i okraść wszystko niemalże bezkarnie. Jak to mówiliśmy w naszej gildii, Khajiit lubić glitche Skyrima. Wracamy do bezkarnego mordowania. W Skyrimie, ponownie, możemy użyć okrzyków do tego, żeby wyrzucić jakąś postać w powietrze, albo najlepiej strącić ją w przepaść, licząc na to, że zabije ją grawitacja. Co jest najlepsze w tej technice? Spychanie siłą w Skyrim nie liczy się jako morderstwo, lecz jako napaść. Różnica jest zauważalna, bo napaść to grzywna w wysokości kilkudziesięciu septimów, a za morderstwo trzeba zapłacić okrągły 1000. Zdarzają się też tytuły, chociaż to jest raczej rzadki przypadek gier mocno zgliczowanych albo niedoskonałych, gdzie postacie niezależne możemy po prostu zepchnąć ze skarpy i gra nie odczyta tego jako naszą ingerencję w prosty fakt, że ktoś przed chwilą zginął. Natomiast jedną z najbardziej elementarnych technik radzenia sobie z trudnymi przeciwnikami, ale też z silnymi postaciami niezależnymi, jest zwabianie przeciwników na siebie. To działa w wielu aspektach. W takim Dark Souls klasyczną sztuczką jest wykorzystanie siły ognistego podmuchu smoka do eliminowania pobliskich wrogów. W takim Eleksie moją podstawową taktyką było zwabianie trudnych przeciwników na postacie NPC i strażników, po to, żeby ci strażnicy zrobili robotę za mnie. Ściągasz takie raptory przez pół mapy, chowasz się gdzieś. Jeden prosty trik. W bardzo wielu grach testujemy to, czy coś takiego da się zrobić, bo można w ten sposób wejść szybciej w posiadanie mocnego sprzętu. Wystarczy, że ktoś inny jest na tyle silny, żeby uporać się z naszym celem.
Wracamy do kradzieży, bo wiele przedmiotów jeszcze czeka na swojego właściciela. Większość gier RPG pozwala nam na przykład szabrować domostwa mieszkańców swoich światów dość bezkarnie. Najczęściej pojawia się jednak jakiś system prawny. Charakterystyczne czerwone obiekty, których nie powinniśmy dotykać, ale spokojnie, obejdziemy to. Najbardziej bezproblemowa na tym polu jest oczywiście gra Bethesdy, która przed laty zasłynęła błędem polegającym na tym, że postać niezależna z wiadrem na głowie nie widzi, jak ją okradamy. W rzeczywistości nie trzeba jednak chodzić wszędzie z cebrzykiem. Wystarczy podnieść przedmiot, który nas interesuje i przenieść go poza pole widzenia sklepikarza. Sklepikarz, widząc coś takiego, co prawda poprosi nas o odłożenie przedmiotu, ale raczej nie zrobi nic więcej. Odłóż to! To właśnie dzięki takim uproszczeniom w tym świecie tak dobrze prosperuje gildia złodziei. Złodziejstwo to znacznie prostszy i bardziej bezpieczny fach niż walka z potworami. Wydawałoby się, że podobne techniki nie są możliwe w Kingdom Come i rzeczywiście ta gra jest bardziej rozbudowana pod tym kątem, ale jednak także tutaj da się pokombinować. Nawet jeśli nie jesteśmy wybitnymi złodziejami, nie mamy odblokowanych skillów. Żeby to zrobić, wystarczy zaczaić się w czyimś domostwie albo sklepie, odczekać do nocy i wtedy namierzyć właściciela przybytku, a potem znokautować go we śnie. Takie postacie zwykle mają przy sobie klucze do skrzyń i drzwi, otwierając nam dostęp do wielu całkiem drogich przedmiotów. Owszem, w ten sposób nie da się ogołocić sklepu ze wszystkich towarów, ale i tak można zarobić prawdziwe pieniądze. O ile mi wiadomo, Red Dead Redemption 2 takowych skrótów myślowych nie posiada, tu trzeba przeprowadzić typowy napad. Nawet w grze Rockstara da się jednak zrobić to zupełnie bezkarnie. Musimy po pierwsze ubrać jakiś unikatowy strój, założyć maskę, sprawnie przeprowadzić napad i uciec szybko, zanim ktokolwiek się zorientuje. Nie bójcie się też, jeśli będziecie musieli zabić sklepikarza. Ten po jakimś czasie się zrespawnuje i będzie miał jakąś ranę związaną z tym, w jaki sposób go zamordowaliśmy czy uszkodziliśmy. Jest tylko jeden minus. W Red Deadzie całe te napady nie do końca się opłacają. Czas na część praktyczną. Skradzione dobra trzeba zabezpieczyć, gdyż w razie wpadki zostaną skonfiskowane. Kingdom Come jest pod tym względem o tyle zabawny, że jeśli zostaniemy kiedyś przyłapani na kradzieży albo zachowujemy się podejrzanie, możemy zostać losowo wyłapani przez straż do kontroli. Jeśli mamy wtedy skradzione przedmioty, mogą zostać one odebrane. Jak temu zapobiec? Najczęściej wystarczy je wyrzucić na ziemię, przekazać kompanowi albo schować w jukach konia. Strażnicy raczej nie wyłapią tego prostego faktu. Z wyrzucaniem na ziemię jest ten problem, że potem te przedmioty trzeba podnieść, a jeśli podnosimy skradziony przedmiot, to znowu go ukradliśmy, więc lepiej zrobić coś jeszcze innego. Po prostu składować skradzione przedmioty jak najszybciej w jakiejś bezpiecznej skrzyni. No właśnie, i tu przechodzimy do kolejnego elementu. Jak usunąć oznaczenie, że coś jest ukradzione? W Kingdom Come ten znak znika sam po czasie, o ile nie zostało to spatchowane, tak było przynajmniej kiedyś. Wystarczy więc magazynować skradzione dobra w jakimś bezpiecznym miejscu w swojej skrzyni. A Skyrim, tak, nadchodzi kolejny glitch, jest jeszcze prostszy. To metoda, którą nazwałem czystymi rączkami Lydii. Żeby wyczyścić przedmiot z oznaczenia skradzione, wystarczy włożyć go do jakiegoś pojemnika, po czym rozkazać Lydii, aby wyciągnęła przedmioty z tego pojemnika i tyle, i gotowe. Kiedy odbierzemy obiekty od Lydii, okaże się, że są one zupełnie normalnymi i legalnymi towarami. Jak ona to robi? Co jest cudowna kobieta. Zdarza się tak, że wykonując powyższe czynności zostaniemy przyłapani na gorącym uczynku. Tutaj gry oferują wiele różnych form awaryjnego wyjścia z sytuacji. Prawie każda z wymienionych produkcji ma coś takiego jak system świadków zbrodni. To nieuzbrojone postacie, które zauważą nasze nędzne próby bycia przestępcą i ruszają wezwać pomoc. Podobnie jest w Red Dead Redemption 2, gdzie świadka często da się zabić, ale też przekonać do milczenia. Co więcej, opcja wyeliminowania świadków przestępstwa pojawia się nawet w Skyrimie. Tu jednak oczywiście jest zabawniej, bo w grze świadkami zbrodni są nie tylko ludzie, ale z jakiegoś powodu także zwierzęta. Kiedy więc zechcemy zostać niewykryci, będziemy musieli nieźle się napracować, mordując wszystkie żywe istoty. Dragon's Dogma, gra bazująca na bardzo prostym systemie prawnym, jest jeszcze bardziej głupia. Żeby uniknąć konsekwencji na rozrabiania w mieście Gran Soren, wystarczy z niego wyjść, na przykład przy pomocy kamieni teleportacyjnych. Run forever! Zakładając, że świadkowie dobiegli już do straży, mamy kilka wyjść z sytuacji. Możemy zwykle zapłacić grzywnę, co czasem ma sens, szczególnie jeśli zabezpieczyliśmy skradzione przedmioty i są one dużo więcej warte niż ta grzywna. Zdarza się też tak, że wolność możemy wyperswadować. W Skyrimie czy Kingdom Come to częsty wybór dla postaci z dobrą gadaną i pozycją społeczną. Łapówka? Zdarzają się i takie przypadki rozwiązywania problemów. W kryzysowej sytuacji można ratować się ucieczką i liczyć na to, że przestępstwa się przedawnią, chociaż te systemy często działają dziwnie. Nawiasem mówiąc, w pomocy w ucieczce mogą pomóc skyrimowe zaklęcia, bo mamy tu na przykład coś takiego jak pacyfizm, czar, który uspokaja postacie niezależne i przeciwników, dzięki któremu zamiast uciekać, będziemy mogli sobie spokojnie odejść.
Na koniec zajmijmy się konsekwencjami naszych czynów, a mianowicie reputacją oraz koniecznością odkupienia swoich win. Mając niską reputację, otrzymujemy gorsze ceny w sklepach, nie możemy wykonywać niektórych questów itd. W praktyce jednak odbudowa reputacji nie jest aż tak trudnym przedsięwzięciem. W Baldur's Gate dało się wręcz kupować punkty reputacji w świątyni, co rodziło oczywiste absurdy. Mogliśmy wykupić sobie reputację u kapłana, a potem zamordować go dla expa i golda, a świat nie uzna nas za socjopatę. W Kingdom Come sprawa wygląda trochę inaczej, bo osoba, której zajdziemy za skórę, może nawet odmówić rozmawiania z nami, albo wręcz zacząć uciekać na nasz widok. To może popsuć dostęp do niektórych questów i wątków, ale reputację można odbudować na wiele sposobów. W Red Dead Redemption 2 reputację za wymordowanie setek ludzi możemy stopniowo odbudować, łowiąc ryby i wypuszczając je na wolność. Powiedzmy jednak, że wszystkie nasze tryki zawiodły i zostaliśmy złapani. W wielu grach musimy w takim przypadku odsiedzieć karę więzienia, co zwykle nie jest aż tak druzgoczące dla postaci, bo najczęściej gry nie są obarczone limitami czasowymi dla questów, a postacie się nie starzeją. Nie ryzykujemy więc tym, że spędzimy 30 lat w więzieniu, po czym wyjdziemy jako starzec i nie będziemy w stanie zawalczyć ze smokami, bo będziemy mieli kruche kości. Chociaż to by było strasznie zabawne. Mimo tego sam akcent przebywania w celi jest ciekawy. W takiej Dragon's Dogma możemy przeżyć całą odsiadkę po prostu czekając, co zajmuje podobno 45 minut. Skyrim czy Red Dead Redemption 2 podchodzą do sprawy nieco mniej hardkorowo, bo w więzieniu możemy po prostu się przespać i wyjść z niego szybciej. Za karę tracimy jednak postęp w rozwijanych umiejętnościach, jak w grze Bethesdy, czy zyskujemy minusy do statystyk, jak w grze Warhorse Studios. Na takie traktowanie nie trzeba się jednak godzić. Dragon's Dogma pozwala wykupić się z więzienia za 5000 sztuk złota, co jest śmiesznie niską kwotą. Tak naprawdę strażnik weźmie nawet mniej złota, jeśli mamy mniej. W Dragon's Dogma można też się wydostać z więzienia przy pomocy wytrychu, jeśli mamy go przy sobie. I z wytrychu możemy skorzystać też w Skyrimie, gdzie w zależności od lokacji pojawia się też opcja odblokowania tajnego przejścia. Tak więc nawet więzienie nie jest straszne złodziejom, mordercom i innym przestępcom. Zobaczyliście dzisiaj mistrza złodziei w akcji. Ukradłem gigantyczny dwuręczny miecz na oczach jego posiadacza, oczyściłem przedmiot z jakichkolwiek podejrzeń i w zupełnie legalny sposób odsprzedałem go temu samemu kupcowi. Ale takie uproszczenia nie są niczym złym, bo rozumiem, że gry muszą się na nich opierać i mimo wszystko jestem rad, że dają takie opcje jak możliwość realizowania archetypu złodzieja z powieści fantasy. Czasem całe to złodziejstwo jest odrobinę śmieszne, ale przynajmniej nie można za nie trafić do więzienia. To znaczy nie do takiego prawdziwego. Dziękuję bardzo za uwagę.